Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Ja odpuszczam wam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja świętym jestem, Pan Bóg wasz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt się nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych, lub także wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano,
oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Siostry i bracia, stajemy przy ołtarzu w dzisiejszy niedzielny, piękny poranek. Piękny, słoneczny i bez wątpliwości również już wiosenny. Stajemy z otwartymi sercami i umysłami i gdzieś tam we wnętrzu naszej duszy aż wrze po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy z ust naszego Zbawiciela. Słyszeliśmy, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jak to? Jak mogę kochać kogoś, kto morduje, kto kradnie, krzywdzi mnie czy moich bliskich? Kilka refleksji, które nie mogą się nie pojawić dzisiaj, kiedy cały świat skierował z oczy ku Ukrainie i temu z jednej strony wielkiemu narodowemu zrywowi ku wolności, a z drugiej strony wielkiemu rozlewowi bratniej krwi. W piątek wieczorem, jak pewnie znakomita większość Polaków, włączyłem się w symbolu światła z nimi w ich cierpieniu, a potem za pośrednictwem telewizji widziałem tysiące osób zgromadzonych na Majdanie i modlących się za pomordowanych, których otwarte trumny ustawiono tuż przy scenie. Widziałem drżącą z bólu i cierpienia matkę. Widziałem matki, często staruszki, które mdlały, widząc w trumnie swojego syna, swoje dziecko. Jak jej i tym wszystkim cierpiącym niezasłużenie mam teraz powiedzieć, miłujcie nieprzyjaciół swoich i módlcie się za tych, którzy jak podczas polowania na kaczki strzelali do twojego syna, którzy powybijali oczy waszym bliskim, połamali ręce, spowodowali twoje matko cierpienie i ból. Inny przykład. Jak mamy wybaczyć i modlić się za mordercę, który bestialsko pozbawił życia małe dzieci, a potem chcąc zatrzeć ślady, spalił ich umęczone ciała? Jak w końcu przebaczyć i modlić się za złodzieja, który w kolejce wyciąga staruszce jej portfel, może z ostatnimi pieniędzmi, jakie miała na życie i na opłatę? Jak mam, dobry Boże, nauczyć się przebaczać, kiedy logika, ludzka natura raczej kieruje mnie w stronę wymierzenia sprawiedliwości, w
stronę odwetu, stronę tej starotestamentalnej zasady oko za oko, ząb za ząb. Siostry i bracia, nie starczy czasu, aby przytaczać całą litanię przykładów zła, które nas otacza i dotyka w codziennym życiu. Słyszymy, co dzisiaj mówi Pan. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Buntuje się nasza dusza przeciw takiemu nakazowi, ale pomyślmy przez chwilę, czy na pewno słusznie. Spójrzmy na swoje życie. Ile w nim słabości, ile zaniedbań, grzechu i brudu. Gdyby serce Boga było tak nieugięte, jakim chce być nasze, słysząc Jego słowo o przebaczeniu naszym prześladowcom, to siostry i bracia, świat musiałby przestać istnieć, a nas wszystkich spotkałaby z pewnością zasłużona wieczna kara za grzechy. On dał nam przykład prawdziwej miłości wobec każdego człowieka, wobec nawet tego największego łotra, któremu, jak pamiętamy, w chwili, kiedy brakowało mu już tchu, tam na krzyżu, ostatkami sił, zanikającym głosem powiedział: dziś ze mną będziesz w raju. I w tym momencie przebaczył i ciągle to czyni nam wszystkim, wszystkie nasze grzechy. Siostry i bracia, nie odpłacajmy złem za zło, nienawiścią za nienawiść. To zawsze będzie tylko potęgowało i nakręcało spiralę nienawiści, złości i wojny. Nie chodzi o to, aby odpuszczać mordercy, Stalinowi, Hitlerowi, czy bardziej nam współczesnym tyranom, których oglądamy na ekranach telewizorów. Nie chodzi o to, żeby im odpuszczać niewinnie przelaną krew setek, tysięcy, czy może milionów ludzi. Powinni ponieść zasłużoną karę, ale naszą chrześcijańską powinnością jest, abyśmy pomogli im odnaleźć drogę do prawdy, drogę do Boga. I możemy to robić, modląc się o ich nawrócenie. Znacie pewnie wiele przykładów, kiedy to oprawca pod wpływem modlitwy swojej ofiary potrafił zmienić się nie do poznania, zupełnie stał się innym człowiekiem. Pamiętaj jednak, siostro i bracie, że każdy z nas względem Boga, ale i względem siebie, często bywa takim oprawcą. Pewnie nie na taką skalę, o wiele mniejszą skalę niż wspomniani, ale jednak bywamy, siostry i bracia, ludźmi czyniącymi zło. Modlitwa innych za nas wtedy sprawia i daje szansę powrotu na drogę prawości. Zatem niech nie buntuje się serce nasze, słysząc prośbę Pana o przebaczenie i modlitwę za prześladowców. Wiem, że łatwo to powiedzieć, a o wiele trudniej wdrożyć w życie, kiedy na przykład przyłapiemy męża czy żonę na zdradzie, kiedy doliczymy się braku w portfelu czy na koncie pieniędzy, które zabrał na alkohol czy narkotyki. Trudno wybaczyć sobie dziesiątki, setki czy tysiące drobnych win, które powodują, że coraz bardziej oddalamy się od siebie, a przy tej okazji od Pana Boga. To zwykle prowadzi do ludzkich dramatów, rodzinnych tragedii i nieszczęść. Myślmy więc o tym Bożym nakazie również w takiej perspektywie. Kiedy tym prześladowcą może jesteś ty albo ja, kiedy to ja bardzo potrzebuję twojej modlitwy przebaczającej, abym znalazł drogę do naszego rodzinnego domu, kiedy potrzebuję twojego przebaczenia, abyśmy spróbowali na zgliszczach zdrady jeszcze raz budować swoje małżeństwo po to, aby nasze dzieci nie cierpiały naszego rozstania, a daj Boże, nasza miłość ponownie zapłonęła tak, jak to bywało kiedyś. Pomyśl, siostro i bracie. Ta dzisiaj płynąca z Ewangelii
Jezusowa prośba odnosi się również do Twojego życia i związanych z nim problemów dnia codziennego. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Módlmy się w tej modlitwie wiernych o to, abyśmy byli zawsze pojednani z Panem Bogiem i Jego najważniejszymi przykazaniami. Miłość jest jedynym sprawdzianem autentycznej wiary. Módlmy się więc do Boga, prosząc Go, aby wysłuchał nas zgromadzonych na tej Eucharystii, która objawia miłość, obiecuje ją i jej udziela. Za Kościół, aby głosił przykazanie miłości i ukazywał przebaczającą miłość Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, za naszych nieprzyjaciół i tych, którzy nas prześladują, aby odnaleźli dobro i zobaczyli w życiu chrześcijan, w naszym życiu, że Bóg potrafi przebaczać. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby wśród narodów znikła nienawiść i aby jeden naród nie rozwijał się kosztem drugiego narodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za skazanych i pozbawionych praw, aby nie zwyciężyło ich zło, ale miłość i przebaczenie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych braci z Ukrainy, aby Pan Bóg obdarzył ich pokojem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w ostatnim tygodniu na Ukrainie, aby Pan Bóg przyjął ich ofiarę i z tej ofiary krwi, aby zrodził się pokój i dobrobyt dla tego narodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie dla księdza Stanisława, aby Pan Bóg pozwolił mu dalej prowadzić dobre życie i prowadzić dalej wspólnotę parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kamiennej Górze. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, i za nas samych módlmy się, abyśmy umieli kochać i przebaczać tak, jak Ojciec przebacza nam nasze winy i jak On kocha nas grzeszników. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, który w Chrystusie objawiłeś światu miłość, nieprzyjaciół, wysłuchaj nas i spraw, byśmy kochali ludzi i przebaczali naszym winowajcom, a tak osiągnęli podobieństwo do Twojego Syna i sami mogli dostąpić przebaczenia naszych win przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą, w duchu pokoju, z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Pomyj mnie, Panie, w mojej winie i poczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych, na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, składając Ci należną czcią najświętszą ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale przyczyniły się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami, wszystkimi chórami niebios, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w dzień Pański, Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przed Chrystusa prosimy Cię, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia,
I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Sylwestrem, całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych siostrach i braciach, którzy odeszli z tego świata i zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielajmy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy nasze pokojem. Pomóż nas w swym miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na mnie. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niech przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki temu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy naszą duszę i ciało. Oto Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, którzy zostaliście zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech nie strzeże na życie wieczne.
Wstawaj, dziewczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalą Jezu ma miłości. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, którego zadatek otrzymaliśmy w tym sakramencie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drogie siostry i bracia, na całą niedzielę dzisiejszą życzę Wam takiego pięknego słońca. Nie tylko tego, które ogrzewa nas, ale tego słońca duchowego, aby Jezus, będący naszym światłem, poświecał nasze życie, oświecał każdą chwilę dnia dzisiejszego i nadchodzącego tygodnia. Niech Pan strzeże nas na wszystkich naszych drogach. Niech sprawi, aby wszystkie nasze problemy i trudności stały się bardziej znośnymi do przeżycia i abyśmy wszystkich naszych strat wyszli zwycięsko. Oto módlmy się, prosząc Go o Jego błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa.